chciałem zaprosić do oglądania całego cyklu filmów o skrzyżowaniach ruchu okrężnym, bo tych filmów będzie około 15. W żadnej ustawie nie ma słowa rondo. To jest skrzyżowanie z ruchem okrężnym, gdzie ruch odbywa się dookoła wyspy. Rondo to potoczna nazwa. Skrzyżowanie typu rondo jest oznaczone znakiem ruch okrężny, tak jak tutaj widzimy, znakiem C12. Co to oznacza? Oznacza to, że na skrzyżowaniu, przed którym jest ustawiony ten znak, ruch odbywa się dookoła wysepki, placu lub innego obiektu w kierunku, w którym, tak jak tutaj widzimy, wskazują strzałki, czyli odwrotnie do... Na tak oznakowanym rondzie pojazdy znajdujące się na rondzie, te, które znajdują się na rondzie, ustępują pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony. Popatrzmy. Widzimy tutaj tą sytuację, no bo tu mamy do czynienia z oznakowaniem tylko znakiem C12, czyli jest to skrzyżowanie o ruchu okrężnym, ale równorzędne. Dlatego w tej sytuacji, tak jak widzimy, na takim skrzyżowaniu nadjeżdżający z prawej ma pierwszeństwo. Tak oznakowane ronda są rzadko spotykane, tak jak tutaj widzimy. Generalnie występuje może kilka sztuk w Polsce. Często w testach ewentualnie one się pojawiają, ale w praktyce raczej nie są spotykane. Na tak oznakowanych rondach, gdzie występuje znak tylko C12, tak jak tutaj nadal widzimy, trzeba pamiętać o tym, że pojazdy muszą ustąpić pierwszeństwa tramwajowi, który wjeżdża na to skrzyżowanie, zgodnie z zasadą hierarchii przejazdu pojazdów, czyli na drogach równorzędnych pojazd szynowy, czy w sytuacji równorzędnej pojazd szynowy ma pierwszeństwo przed pojazdami kołowymi. Czyli w przypadku rond równorzędnych szynowy wjeżdżający na to skrzyżowanie będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, który porusza się w ruchu okrężnym. Ta sytuacja będzie identyczna, gdy szynowy będzie opuszczał rondo. Droga równorzędna, szynowy w takiej sytuacji ma pierwszeństwo przed pojazdami kołowymi. Ale popatrzmy tutaj już, czy to będą ronda równorzędne oznaczone tylko znakiem C12. Czy to będą ronda już te najczęściej spotykane, klasyczne, gdzie oznaczenie na rondzie występujące przed wjazdem na wszystkich wlotach widzimy znak, mamy ustawiony znak C12 i A7, czyli ustąp pierwszeństwa. Takie skrzyżowania są najczęściej spotykane. Jeżeli chodzi o pojazdy szynowe, czy to będą ronda równorzędne, czy to będą ronda, na których pierwszeństwo będą posiadały pojazdy w ruchu okrężnym, w takiej sytuacji zawsze wyjeżdżający tramwaj będzie miał pierwszeństwo. Popatrzmy na tą sytuację. I o tym trzeba pamiętać, bo to jest jeden z mitów, że tramwaj wjeżdżający zawsze ma pierwszeństwo. Zwróćmy uwagę, jeżeli na wlotach, a najczęściej takie oznakowanie mamy, jeżeli na wlotach skrzyżowania mamy C12 i A7, ustąp pierwszeństwa, to tramwaj dojeżdżający do skrzyżowania o ruchu okrężnym na zasadzie ustępowania pierwszeństwa ze względu na ustawione znaki musi ustąpić wszystkim pojazdom, które poruszają się po rondzie. Tramwaj nie jest pojazdem uprzywilejowanym i tak jak każdy inny pojazd musi stosować się do znaków o pierwszeństwie. Wpływ na nasze rozważania będzie miała również informacja dotycząca zmiany pasa ruchu, zmiany kierunku jazdy i sygnalizowanie tych zamiarów. To wszystko będzie miało wpływ na to, żeby łatwiej zrozumieć, o co chodzi na tych skrzyżowaniach o ruchu okrężnym. I popatrzmy tutaj na slajd, jeżeli chodzi o zmianę pasa ruchu. Co mówi definicja zmiany pasa ruchu?
Zmiana pasa ruchu jest to przemieszczenie się z zajmowanego pasa ruchu na sąsiedni. Na tej samej jest przy zmianie kierunku jazdy lub pasa ruchu należy pamiętać o tym, żeby zachować szczególną ostrość. Czyli jeżeli zmiana pasa ruchu to przemieszczenie się z zajmowanego pasa na pas sąsiedni, to w tym przypadku widzimy, poruszając się tym samym pasem ruchu, kierunkowskazu nie włączamy. Czyli jeżeli mimo, że pas skręca i my skręcamy, to w takiej sytuacji kierunkowskazu nie włączamy. Jeżeli pasy ruchu skręcają i wjeżdżamy na sąsiedni pas ruchu, to także ostrzegamy kierunkowskazem o zamiarze zmiany pasa ruchu. Swój zamiar powinno się wyraźnie i odpowiednio wcześnie sygnalizować kierunkowskazem, a gdy manewr zostanie już wykonany, niezwłocznie go wyłączyć. Nasze postępowanie musi być przewidywalne dla wszystkich uczestników ruchu. Powinniśmy wyraźnie i odpowiednio wcześnie sygnalizować kierunkowskazem, a gdy manewr zostanie już wykonany, należy pamiętać o tym, żeby niezwłocznie ten kierunkowskaz wyłączyć. Nasze postępowanie, trzeba pamiętać o tym, że musi być przewidywalne dla innych uczestników ruchu. Odpowiednio wcześnie włączony kierunkowskaz oznacza, że sygnalizowanie musi nastąpić kilka chwil przed rozpoczęciem manewru. Podczas dojazdu do miejsca, w którym planujemy go wykonać. Czyli z wyprzedzeniem, które pozwoli innym kierującym, jadącym za nami czy obok nas, przewidzieć nasze zachowanie i reagować na to, co widzą, zgodnie z przepisami. Wyraźnie oznacza, że sygnalizowanie nie może być w postaci krótkiego mignięcia, a tak często robią kierowcy. Ale powinno trwać nieprzerwalnie od momentu poprzedzającego rozpoczęcie manewru, czyli informowanie innych o zamiarze, do momentu zakończenia wykonywania manewru. Niezwłocznie oznacza, że nie należy przedłużać sygnalizowania po zakończeniu manewru. I to jest bardzo ważne, bo często kierowcy tego nie przestrzegają. Gdyż może to spowodować dezorientację innych kierujących, innych uczestników ruchu co do dalszych naszych zamiarów i nie będą wiedzieli, zachwieje ich poczuciem bezpieczeństwa to, jak ten kierunkowskaz nie będzie w porę wyłączony. I tutaj mamy kolejny slajd, który pokazuje już nam zmianę kierunku jazdy. Zmiana kierunku jazdy polega na skręcaniu z danej drogi w inną. Na prawo, czy tam w prawo, tak jak tutaj widzimy, lub w lewo. To jest zmiana kierunku, tak? Z jednej drogi skręcamy w lewo, zjeżdżamy na inną drogę lub skręcamy z drogi w prawo na inną drogę. To również zjechanie z drogi zupełnie, na przykład do bramy czy zjechanie na pole, to też jest zmiana kierunku. Trzeba pamiętać również o tym, że zmianą kierunku będzie zawracanie, a więc jazda tą samą drogą w kierunku przeciwnym. Kierunkowskaz włączamy, jeżeli zmiana kierunku nie jest narzucona przebiegiem drogi, na przykład na skrzyżowaniu lub zjeżdżając z drogi do posesji. Tak? Czyli tutaj nie mamy wątpliwości, że w takiej sytuacji, choć wielu kierowców jadąc po drodze z pierwszeństwem, tego kierunkowskazu nie używa, za to używa często prostowskaz, czyli tłumacząc, że zjeżdżając z drogi głównej to oni sygnalizują, a jadąc w lewo po drodze z pierwszeństwem często nie sygnalizują tego manewru. To tak na marginesie przypominam. Także tu trzeba pamiętać, że zamiar skrętu uprzedzamy kierunkowskazem nawet wtedy, kiedy jedziemy po drodze z pierwszeństwem, czyli po tak zwanej głównej. Jazda po łuku drogi nie jest zmianą kierunku i tu, w tym przypadku, którym widzimy na slajdzie, nie włączamy kierunkowskazu.
Podobnie nie włączamy kierunkowskazu, jeżeli droga skręca i my nie mamy możliwości jazdy w innym kierunku. I wpływ również na to, o czym będziemy za chwilę mówić, ma pierwszeństwo przy zmianie pasa ruchu. Przepisy mówią wyraźnie, proszę Państwa, że zmieniający ustępuje pierwszeństwa pojazdowi, który porusza się pasem ruchu, na który pojazd zmieniający zamierza wjechać. I popatrzmy tutaj, o tym również mówi nam kodeks drogowy, że w takiej sytuacji, gdy pojazdy jadące skrajnymi pasami jednocześnie chcą wjechać na pas środkowy, na ten sam pas, to wjeżdżający z prawej strony ma pierwszeństwo przed wjeżdżającym na ten pas z lewej strony. I to również dla wielu jest oczywiste. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału i oczekiwania na kolejny odcinek. W następnym odcinku powiem o... Chciałbym poświęcić rondom kompaktowym. Zapraszam